Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z kariery Manchester United. Na wstępie proszę was o zostawienie lajka, suba. I możemy przejść do kolejnych, być może transferów, albo pierwszych spotkań ligowych, które przed nami. Chociaż widzę, że tu kadra jest prawie że kompletna. Nie wiem, co tu by można jeszcze powzmacniać. Wiem, że chyba możemy zrobić treningi naszym kolegom. Niech się rozwijają. Fajnie, jakby nasi obrońcy mieli wysokie pracowitości w obronie przede wszystkim. Lindelof. No, tempo by mu się przydało zwiększyć. Parley. Willi, Rafa Varane, no on jest szybki dosyć, więc niech potrenuje wyprowadzanie piłki. Ta psowa też tam jakoś szybkość ma, więc słabszą nogę niech potrenuje. Rudiger ma szybkość, ale nie ma przyspieszenia. Więc w ten sposób niech sobie trenuje. Wan-Bissaka. Tutaj niech ma tą pracowitość w obronie też wyższą. Dalot. To samo. Dobra, treningi zrobione. Więc możemy przechodzić powoli do pierwszych spotkań w tym sezonie. Zwolnijmy tego juniora, nie jestem ciekawy. Pan Bissaka miał być do Barcelony. Nie do końca. Jeśli mam być szczery, możliwe, że widziałbym rewolucję na lewej obronie. No bo ten Telesz w rzeczywistości był naprawdę fajny w tym Porto, ale nie do końca widzę tutaj szansę rozwoju u niego. Przydałoby się kogoś innego tutaj sprowadzić. To też pytanie kogo. Na razie nie wiem. Jest tu wypożyczenie do Southampton. Na 2 lata. Elanga, niech idzie. Niech się rozwija. Może coś z niego wyrośnie. Niestety Elanga nie zostanie wypożyczony. Nie zgodził się na to wypożyczenie. Nie rozumiem dlaczego. Parley niech sobie odejdzie, jeśli chce. Parley też nie... Niechętny na odejście. Oni nam proponują Simona Kera. Nie, no Varane zostaje u nas. W ogóle szans. Dembele Vegas kontrakt, ale problem też jest taki, że nie mamy pieniędzy za bardzo. No i gramy pierwszy mecz tego sezonu z Leeds United. Myślę, że ten mecz możemy sobie rozegrać, chyba że będzie jakiś ciekawy jeszcze z mocnym rywalem. No, myślę, że nie. Nie ma tutaj w najbliższych meczach mocnych aż tak rywali. Więc sobie zagramy ten pierwszy mecz z Leeds na otwarcie sezonu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Phillips, De Gea, łatwo broni. Sancho, Bruno Fernandes. Bruno do Pogby! Pogba, Rashford chyba i to jest 1-0 dla Manchesteru. To chyba będzie gol samobójczy. Dobrze rozpoczynamy ten mecz. Ale pierwszego gola dla naszego zespołu zdobywa no gracz naszych rywali. To będzie raczej bramka samobójcza. Skoro Pogba się cieszył z bramki, a nie Rashford. Eiling z golem. Oczywiście to jest samobój. Pogba ładnie teraz pograł z Rice'em. Ładnie Rashford. Trzymał tą piłkę.
Paul Pogba. Ronaldo strzela, broni bramkarz. Kutka Telesza. Rafinha ładnie tutaj ominął Rice'a. Rafinha. Ale Declan poprawia swój błąd, ale jest ostrożny. Cały czas niebezpiecznie. Teles wybija z główki, ale przyjmuje to Phillips na przedpolu. Znowu Rice dobry w odbiorze. Sancho niestety spalony. Ronaldo. Aj, kiepskie to podanie Ronaldo. Pogba przyjmuje w łatwy sposób. Cristiano, ależ bomba broni, świetnie bramkarz. Bruno wybrał opcję na krótko. Bruno, znaczy się Sancho. Dośrodkowanie na Pogbę, ale nieudane. Rashford. To Rice, Rice strzela z dystansu, ale Melisser łatwo wyłapuje tą piłkę. Hernandez do Ronaldo. Niestety Ronaldo nie dobiegł do tej piłki. Dużo teraz miejsca ma Leeds. Ładna interwencja Varana, ale to jest 1 do 1, bo totalnie tu się zachowało. No, dobra interwencja niby wydawało się Varana, ale uciekł później z pozycji. No i Leeds mimo słabej gry, bo dużą część meczu dominował Manchester United. Doprowadza do remisu. Sancho. Będzie miał szansę na dośrodkowanie, ale ładnie go James zablokował. Oj, Cristiano, chyba będzie kontuzja. Nie koniec pierwszej połowy, remisujemy 1 do 1. Powinniśmy prowadzić wysoko w tym meczu, ale bramkarz rywali broni naprawdę świetnie dzisiaj. Pytanie, kto zadebiutuje w tym momencie, bo Cristiano ma uraz. Wejdzie na początku drugiej połowy. Cristiano kończy tą pierwszą połowę z urazem. Trener nie chciał ryzykować, bo wie, że to jest dopiero pierwszy mecz tego sezonu. A Cristiano na pewno się przyda w dalszej części. Nie ma co ryzykować pogłębienia tego urazu. Paul Pogba, ładna piłka na dobieg. Ale Sancho jest zbyt wolny. Ojoj, szansa dla Leeds. Dobra interwencja w defensywie. Dobrze blokują, ale Rafa Varan cały czas musi tu uważać. Bardzo wysoki pressing teraz założyli. Manchester miał problemy z wyjściem z tego. Pogba ładnie wypuścił Bruno Fernandesa. Ale broni znowu Melisser. Jest dzisiaj naprawdę w świetnej formie. Teraz Bruno Pogba strzela i to jest gol. Paul Pogba. Pokazuje, że jest w dobrej formie na początku tego sezonu. Udało mu się tym razem zaskoczyć Melissera. Teraz Leeds ma szansę. Co tu się wydarzy? Dobra interwencja. Znowu świetny mecz Declana Rice'a. Ale widzimy, że przygotowana jest zmiana i chyba on właśnie zejdzie z boiska. Teraz Jeremy Pino, Pino do Rashforda, Rashford strzela, ale fatalne to było wykończenie. Rafa Varane, znowu starcie na skrzydle i dobra interwencja Rafaela Varana. No i następują zmiany. Padnie teraz. Klozek ma szansę wypuścić Jeremiego Pino. Pino. Pino strzela, ale obok bramki. Powinno być 3-1, mógł zdobyć swojego debiutanckiego gola. Świetna interwencja Telesza, ale McTominay fatalne wyprowadzenie piłki. Musi się pilnować McTominay. Szczęście De Gea bronił. To nie był też super strzał. Rafa Varane. Telesz. Ładnie się zestawił. Lozek strzela, ale broni fenomenalnie znowu bramkarz. Pino spalił, się okazuje, podobną sytuację.
koniec tego meczu. Udało się dowieść ten wynik, chociaż powinniśmy wygrać zdecydowanie wyżej. Ale Leeds postawiło też ciężkie warunki. Trzeba to przyznać. W pewnych momentach potrafili nas zdominować, ale na szczęście to my byliśmy nieco skuteczniejsi. I zdobywamy 3 punkty w tym pierwszym meczu. Ronaldo wypada na 7 dni. Nie jest aż tak źle, jak mogło być. Matić może odejść do Frankfurta. Niech on odchodzi. Teraz czas na mecz z Southampton, które w pierwszym meczu nie zachwyciło chyba, bo zajmują miejsce dosyć nisko. Zobaczmy, jak pójdzie nam w tym meczu. Zdobywamy 3 punkty, bardzo pewne zwycięstwo. Bruno Fernandes, Pogba, Bruno i Rafael Varane z golami. Zadebiutował Tapsowa, nieco nie na swojej pozycji. Martial grał od pierwszej minuty. Klozek dostał szansę, Bruno naprawdę dobry mecz. No ale najważniejsze jest to, że wygrywamy bardzo pewnie. 4-1. No i mamy 6 punktów po 2 meczach, o to chodzi. Tak trzeba grać. Dajemy ofertę za Alexa Telesa z PSG. No i tak naprawdę, jeśli dostaniemy nieco wyższą ofertę, chciałbym 27 milionów przynajmniej dostać za niego. No to jesteśmy w stanie go sprzedać. Czy Dalota jesteśmy w stanie sprzedać? Nie mamy tu na naszej liście zbyt wielu obrońców, szczególnie bocznych. Ale wiem, że możemy się zainteresować takim. Grimaldo na przykład. Ale on już jest kupiony przez Real Sociedad. No to. Jest na przykład Angelinho. Można próbować go wyciągnąć. Na prawą obronę Mazraoui jest na przykład. No tu trzeba z nim poczekać, aż się wyskautuje. Nie możemy też zapuścić tutaj naszą sieć skautowską. Prawy obrońca. Niech tutaj szukają. Też lewy obrońca. Niech szukają. Zobaczymy, co tam wynajdą. Elanga wypożyczony. Nie wypożyczony jednak. No z tym Dalotem też, jeśli dostaniemy nieco więcej. Chciałbym 24,5 miliona przynajmniej. Jana Branta nam dają. W życiu nigdy Rashforda nie wymienię. Zobaczmy, co tu dalej. Matic sprzedany, a więc dostajemy dodatkowe fundusze. Cristiano oczywiście zagra już. Skoro chce i może. A my wiemy, że Mazraoui wcale nie będzie takim tanim wydatkiem. Paru piłkarzy tu już nam znaleźli. Więc w razie czego byłoby z czego wybierać. Montiel wygląda dosyć ciekawie. Zobaczmy, co oni tam wynaleźli, tych dwóch piłkarzy, chcemy zobaczyć. No Wolvesi dobrze sezonu nie zaczęli, ale my gramy drugi mecz rzędu na wyjeździe. Zobaczmy szybką symulację, czy uda się znowu wygrać. Wygrywamy tym razem po ciężkim boju. Alex Telles i Sancho z golami. A więc udanie rozpoczynamy ten sezon od 3 zwycięstw. O to chodzi. Tak trzeba grać. A Pogba chciałby odnowić swój kontrakt. No, w sumie możemy o tym podyskutować, bo paru piłkarzom się tu kontrakty kończą. Te 2-letni kontrakt, ma 2-letni kontrakt. Jesteśmy zadowoleni, bo Pogba
nie odejdzie od nas za darmo. No i tutaj mamy paru piłkarzy, ale kompletnie mnie oni już nie interesują. Payet przyszedł do Arsenalu, to też ciekawe. No Teles nie odejdzie. Może Juan Mata chciałby do Hiszpanii wrócić. Real Madryt chciałby Telesa. No ale w takim wypadku, panie Real Madryt, musimy podyskutować. Może o jakiejś wymiance. Ilu oni mają tych już lewych obrońców? To może chcecie nam dać tego Mendiego, ale wtedy bez żadnej wymiany gotówkowej. Niestety się nie zgadzają. Szkoda. A to by była dla nas świetna opcja. No ale tak myślałem, że się nie zgodzą. No Luke Shaw. Ojej. No jest to Anglik. Jest fajnie mieć Anglików w zespole. Nie będę go na razie sprzedawał. Niech w takim razie będzie taka dwójka obrońców lewych, jaka jest. No tutaj szkoda, że ten nie ma to sensu. To macie Mazraouiego na przykład. Myślę, że z niektórymi piłkarzami będziemy starać się podpisywać kontrakty, jeśli nie przedłużą oni ich ze swoimi zespołami. Nie ma szansy na żadne wypożyczenie. Szkoda, że ten Juan Mata nie chciał odejść do Celty Vigo. Bo myślę, że na pewno fajnie by było, jakby zakończył sobie karierę w Hiszpanii. Ale on chyba grał w Walencji, to nie wiem, czy chciałby właśnie iść do innego klubu niż Walencja. Tutaj o Mazraouim nam powiedzieli więcej. No fajny prawy obrońca. Myślę, że jeśli nie przedłuży kontraktu, no to będziemy starać się z nim podpisać umowę już zimą. A teraz czeka nas mecz z Newcastle, w którym damy zagrać paru innym piłkarzom. Typu Tapsowa sobie może zagrać tutaj. Cristiano też nieco. Myślę, że panie wolnego. No i to gdzieś na tyle w tym momencie z tych zmian. Zobaczmy, czy uda się wygrać w tym nieco bardziej rezerwowym składzie. Udało się wygrać. Nawet Luke Shaw zdobywa bramkę, więc nasi lewi obrońcy są naprawdę bramkostrzelni, bo Delesz, z tego co pamiętam, też zdobył parę bramek. I czeka nas pierwsze starcie Ligi Mistrzów. Ja Realem, ale to myślę, że ten mecz będzie nas czekał już w następnym odcinku. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, suba, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!